Witam na drugiej części 14 sesji Ashanu i powrócił do nas Lloyd, nieoczekiwanie. Gdzieś tam z pośród budynków wyłania się, idzie w waszym kierunku z jakąś taką zrzedniętą miną. Kości już zostawiliście. Ukaru, myślisz, że Lloyd też jest jednym z tych, co... No, chodzi tak samo sztywnie, wiesz, o co mi chodzi. To oddaję torbę Ukaru. Przyjmuję tą torbę i pakuję tam. Garnek zostawiłem pod tym! O nie! Tak, zostawiłeś pod studnią. Najlepszy garnek. Musimy wrócić po garnek. Ukaru zapomniał garnku. Poczekajcie chwilę. Już ich widzę? Nie ma... Słucham? Czy ich widzę? No, sylwetki wydają się być znane, ale Ukaru, nie możesz wrócić na cmentarz. Czemu? Bo jest ciemno. O Boże. Dobra, wrócę rano. A na cmentarzu też są drzewa, to powinienem dodać jeszcze pewnie. Więc one jeszcze bardziej trochę zasłaniają dopływ światła, więc naprawdę światło brak. Ukaru ma nadzieję, że rano ten garnek będzie tam, gdzie go Ukaru zostawił. A może Lloyd ci poświeci? Nie widzę go tu. W sumie rację. Czy on nie był u Ichabuta? A, Ukaru idzie do Shodoya. Musi sprawdzić, czy tam nadal stoi. No to na Lloyda natrafiacie po drodze. O! Już musiałem przyjść, bo ten tak zmęcił o tych drzewach, co niesamowite. O drzewa. Lloyd ominął dużo. Ciekawy. Naprawdę dużo. Ale mam wam do opowiedzenia parę rzeczy. Najpierw trzeba sprawdzić Shodoya i konie. Dobrze. Nie byliście razem cały czas? Nie, Shodoy, żyjesz. Opowiem ci później, jaką miałem dobrą bitkę. Sprawdzam, czy jest ta włócznia przyczepiona do niego. Tak, jest. Dobra. Shodoy, pilnuj włóczni. Jak coś. Mucz, jeśli będziesz widział zagrożenie. Masz co jeść? Patrzę, czy kiwa głową. Bo znaczy nie, dobra. Dodaję mu resztki jakichś tych korzonków, które tam mam dla niego. No to już takie bardzo, bardzo resztki. No wiem. No nawet tu nie uzupełnię. Może w tym klasztorze, do którego się kierujemy, coś jest? Tam się świeci światło. Zabierzmy może ze sobą konie. I Shodoya. A co do środka? Przed. Myślę, że przed. Raczej nie będziemy spali. No tak z boku, no. No dobra. To Ukaru bierze Shodoya. I podjeżdża nim pod ten. Możesz go poprowadzić po prostu, to jest niedaleko. Ale możesz podjechać, jak chcesz. Mogę podjechać. Dobrze. Będziesz 10 sekund przed nim. To ja prowadzę ogórka, tak to. To co właściwie robimy? Bo myślałem, że tam się gdzie indziej. Idziemy zjeść, coś wypić i spać. Brzmi rozsądnie. A co chcecie zjeść? No kapłani obiecali, że będzie tam coś do jedzenia i picia, więc... Tak? Powiedzieli dokładnie, obiecujemy, że będzie coś do jedzenia i picia? Czy powiedzieli, że mają wodę? Mają wodę, no to coś. Właśnie. W każdym bądź razie, Nel, chciałaś nam coś powiedzieć. Ja to już myślę, jak się napoimy, to przy okazji opowiemy Lloydowi, co go ominęło i wtedy ja opowiem, co zobaczyłam w studni. Dobrze, to jest już takie ciemno robi. Już jest kompletnie ciemno, Lloydzie. Tak. Mam cię poprowadzić? Mi poproszę. Biorę go tak pod ramię i go prowadzę. Tak jak starszą panią się prowadzi przez pasy. Dobrze. Jakie pasy? No ale to jest przykład taki. Nie mamy pasów w Oszanie. Chyba, że takich po prostu... No jak, do spodni.
A to rzadko, rzadko. Częściej guzik. Wiesz, to skóra jednak jest taka... No nic. Czyli zbliżacie się do tego... To jest taki budynek, bardziej, że tak to ujmę, socjalny. Tam jest... Są łóżka na piętrze. Jesteście tam teraz sami. Jest mały kominek, mała zabudowana kuchnia, tak, taka na dwa garnki najwyżej. Nawet garnki są w okolicy. Jest mąka, na pewno, sól, jakieś zioła, jakieś chyba ryby w beczce. Jakaś kapusta kiszona, ogórki kiszone. Może trochę boczku. Chcę sobie ogórka. Ja też w sumie. Ja chcę zobaczyć te ryby, czy tam są rzeczywiście. No otwierasz i są. Takie żywe? Nie. Okej. Okay. Kiszone. Nie, takie wiesz, w solance te ryby, tak? Oczywiście już bez głowy. Chociaż na głowach się też buliony robiło. Więc wiesz, no takie po prostu w beczce, tak? Żeby przechować na dłuższą świeżość. Żeby utrzymać tą świeżość. Chyba nie obraziliby się, jakbyśmy się poczęstowali. Ukaru bierze wszystkiego po trochu. No w sumie tak. Mąki też zjadasz? Nie, mąki nie. I to ja zjadam ogóra. Ale tą rybę to ona jest... Ona to jest... Nadaje się do... Ona musi być podsmażona raczej. Chyba, że chcesz zjeść surową. Chcesz zjeść surową? Tak. To rzuć na kondycję z brakiem przewagi. Z brakiem przewagi? Tak. To sushi. Nie wiesz, z jakich but jest ta ryba. Jeden? Naturalna jedynka. To był bardzo zły pomysł. Nie jesteś w stanie tego zjeść. Wiesz, że musisz to usmażyć. Jesteś cholernie głodny i chciałeś po prostu tak... Tylko liznąłem i tak, nie? Rówen, daj ognia. To daj garnek albo patelnię, coś. Jest żeliwna patelnia. O, patelnia. Troszeczkę jakiegoś tam tłuszczu się ostało. Pozwólcie, że mistrz się tym zajmie. Znowu przesolisz. Nie. Właśnie tym razem, żeby nie było jak ostatnio. A czy któreś z was jadło ryby całe 76 lat? Są dwa wiaderka wody. Obok jeszcze, tak? Żeby wam powiedzieć. Jakieś tam chochle oczywiście, jakieś tam sztućce. Gliniane miseczki. Ci kapłani są z nami? Nie. Przydałoby się napoić konie i Shodoya. Ukaru się tym zajmie. Bo to jest wiadro normalne wody, nie? Tak, jak najbardziej z uchwytem. Ukaru, ale proszę. Daj też koniom. Nie tylko Shodoyowi. Ukaru da koniom, wiadomo. Biorę jedno wiadro. Taką samą ilość. Ukaru nie może dać taką samą ilość, bo Shodo jest większy. Ukaru, nie chcemy, żeby nasze konie zmarły. Bo nie będziemy się przemieszczać. Ukaru też nie chce. Ale Lloyd nie pije takiej samej ilości jak Ukaru, bo Lloyd jest mniejszy. Ukaru, postaraj się, żeby coś zostało. Ruben tam już oprawia te ryby i po prostu zajmuje się jedzeniem. Wychodzę! Idę go przypilnować! Idę napoić Shodoya i konie. Ja chcę zrobić te ryby z dodatkiem miodu pitnego. Chcę się dodać trochę, żeby się zaglazurowały w nim. Poczekaj, ryby z solanki. Okej. Nie możecie tego powstrzymać, nawet jeżeli byście chcieli. Nie istnieją w tym świecie zaklęcia, które powstrzymają kiepską kuchnię. To się zgadza. Jak dobrze, że nie byli jeszcze na moich wyspach. Najgorszą rzeczą w Warszanie nie są demony, jest kuchnia Rubena. No dobrze, co tam?
Co tam byś chciał dodać? No to ty akurat, Lloydzie, widzisz, bo tam parę świec jest akurat zapalonych w pomieszczeniu. No jest takie przestrzenne, bez ścian, tylko są schody jeszcze na górę, więc jest dosyć otwarte to pomieszczenie, ale ty widzisz, że tam Ruwen jakieś rzeczy już skutecznie. Co ty tam jeszcze chciałbyś dodać? Jest dużo ziół, ogórki kiszone, kapusta. Lloyd, nie mając żadnego pojęcia o tym, co właśnie Ruwen popełnił, podchodzi do niego. Pełnił. On wziął po prostu rybę, namoczył ją w miodzie pitnym i rzucił na patelnię. Ta ryba oczywiście ma cały czas ości w sobie, bo nikt jej nie filetował. Ruwenie, jak mogę ci pomóc w przygotowaniu? Widzę, że tutaj są jakieś zioła, może je dodać. Mąka jest. Nie uważasz, że mąka mogłaby się nadać na panierkę? Gdyby jeszcze jajko było. Na co? Panierkę. No, słowo słyszałem, ale czym jest panierka? Jakaś panienka. Rozbijasz jajko, mieszasz troszeczkę z... Jajko do ryby? Nie. To tylko na wierzch, żeby miał chrupiącą skórkę. Jak dobrze podsmażysz rybę, to sama z siebie będzie chrupiącą skórkę miała. Widzę, że dodałeś jakiegoś płynu. Co to jest właściwie? Miód pitny. Z Timberwood? Nie. Nie pamiętam już skąd. Miód pitny. Ciekawa kombinacja, ale nigdy czegoś takiego nie jadłem. W twoich stronach tak się robi? W moich stronach robi się na słodko, a miód pitny jest słodki. Przepraszam. Jaki miód pitny? Ty w Timberwood kupiłeś miód, po prostu miód. I miód pitny też kupiliśmy. To prawda, kupował, powinien go mieć. To prawda. No ty dużo masz rzeczy w tej dużej torbie. No bez przesady. Tak bardzo dużo. Nie, podliczmy sobie, Ruwenie. Słoik z miodem. No to mały jest. Lniana narzuta. Lina 2 metry. Młotek stalowy. Małe i średnie dłuto. Czarny płaszcz z kapturem. Noszę go teraz, więc go nie ma. Aha. Bukłak z miodem pitnym 500 ml. Dzienniczek. 5 kości. Krzesiwo. Biała farba do twarzy. No dobra, ale te końcowe to takie drobnostki. Dobrze. A ty nie piłeś tego miodu pitnego? Nie. Od czasu Timberwood? Nie otwieraliśmy go, dlatego chcę go użyć. A dobrze. Więc będzie jeszcze lepszy. Dokładnie, za marynę. One nie mogą się przeterminować. Nie chodzi o przeterminowanie. Brakuje tu tylko jeszcze posiekać mango i dodać. Mango. Czy ja kiedyś słyszałem tą nazwę? Nie wydaje mi się. Albo może sok z limonki też by zadziałał. Trochę kwasku do tej słodyczy. Słodyczy? Może... Może truskawek? Co? Truskawek. Takim słodkie. Ale to jest jakiś rodzaj cukru, czy... Jakby to ci opisać? Czekaj, pozwól. Obracam rybę na drugą stronę. Kontynuuj. Ja wracam tam do nich. Ja mam pytanie, ty tylko jedną rybę smażysz, czy parę? Nie, najpierw dwie i później na kolejne dwie. No tak, żeby każdy miał jedną. Dobrze. I każdą tak samo. O, Nel, wróciłaś. Jak wytłumaczyć Ruwenowi, czym jest truskawka? To nie są takie duże ryby. Ja bym powiedział, że one tak z 30 centymetrów mają szerokości. Aha. Znaczy długości. No to... Szerokości z 10. To 4 naraz robię, tak to. No to Nel i Ukharu wracacie. Tam napoiliście mniej więcej. No pewnie by się im jeszcze trochę przydało, no ale to może już z rana. I Ukharu mówił, że dobrze napoi konie. To prawda. Wybacz, że ci nie wierzyła. Ale wolałam się Ukharu upewnić. Nie tylko umie walczyć, umie też napajać konie. To bardzo dobra umiejętność. Tak. W powietrzu unosi się woń
To tak kurwa śmierdzi. Śmierdzi? No, bez przesady. No, wiem, że ryby nie mają najlepszego zapachu. Podchodzę i patrzę na tą jego patelnię. Ja też podejdę. Właściwie, Ruwenie, twoja wiedza na temat ryb pozwala ci oszacować to, że ryba, kiedy jest naprawdę dobra, nie pachnie absolutnie niczym. Bo jest super świeża. To taka mała ciekawostka. Nel, jak wytłumaczyć Ruwenowi, czym jest truskawka? Truskawka to jest taki mały owoc. Jest czerwony. Słodki albo kwaśny, zależy na jaką trafisz. Czyli coś jak limonka. Nie. Nie wiem, co to limonka. Jakby ci to wytłumaczyć. Taki mały owoc, słodki albo kwaśny. Taki zielony. Truskawka jest czerwona. A limonka zielona. No to niepodobne. Czy ja widzę, że on do tych ryb dodał jakąś dziwną, żółtą ciecz? Zgadza się. Ukaru, mam nadzieję, że to mnie naszczałeś. Ukaru, zabierasz mi apetyt. Ile wiader Ukaru wziął? Jedno dla jedno. Koni? Okej. Co dodałeś? Miód pitny. Do ryby? Mhm. Takiej solanki? Mhm. Ukaru ma jedno pytanie. Co w nazwie miód pitny do picia Ruwen nie rozumie? Soki też są do picia. Nel po prostu wyciągnie sobie... I dodajesz je do patelni. Zgadza się. Nel wyciągnie sobie dwie gruszki, otrze o swój płaszcz, trochę tam obmyje w tej wodzie i zacznie jeść gruszki. Czy Ruwen właśnie powiedział, że dodaje soki do ryby? Chcę jeszcze pokroić mango i dodać. Zgadza się. Co to jest mango? Powiedział, że z opisu przypomniało mi się o truskawce. Nie, mango jest o wiele większe. I kompletnie inny kolor. Ukaru nadal nie rozumie dodawać soku do ryby. Przepowiedz, że marchwiowy. Żeby była słodsza i przyjemniejsza do jedzenia. Sok z marchwi jest słodki! Czy któryś z was chce gruszkę albo jabłko? O, Ukaru może chcieć. Jabłko czy gruszkę? Może być jabłko. Rzucam ci jabłko. Gruszki są za miękkie. Masz świeże jabłko? Tak. Czy ryby są już gotowe? Oh God. Ale ze skórą je smażysz, czy bez? Ze. Okej. Okay. No to takie mniej więcej gotowe. No, jeszcze chwilka. Ale są z ośćmi, czy bez? No oprawiłem je, no ku... Ile razy mam mówić, że oprawiłem? Oprawiać to można jelenia. No. Ruwan, po raz pierwszy to mówisz, o czym ty mówisz? Ryby się filetuje. Ukaru nadal jest bardziej przejęty tą żółtą cieczą, która tam jest. Oprawiać chodzi mi o to, że jak... chodziło mi o to, że zastanawiałem się, czy na przykład ucinasz głowy, ogon. Głów nie miały. No tak, to mój błąd. Ale nie wiem, ogon na przykład ucinasz... No... Przygotowuję jak każdą rybę, czyli rzeczy niepotrzebne, jak ości staram się zdjąć. Ości wyjmuję, łuski też staram się zdjąć, jeśli jakieś zostały. Odcinam ogon, głowy nie było, więc nie musiałem. Wyjmuję. Dobrze. Ruwen się na tym zna. Dobrze. Tego dodaję miód pitny. Jemu smakować będzie. Katem. No dobrze, te gotowe. Okej, okay. No to zdejmuję. A ty też smażyłeś na tym smalcu, czy bez? No nie, wytarłem patelnię. Czym? Jakaś ścierka była, coś? A mówiłeś, że szukasz ścierki? Nie mówiłem. Smalcu. Znaczy no, tłuszczu. Na patelni była resztka tłuszczu. No to smażysz z tłuszczu. Boże, gotuj za szanę. Moi drodzy państwo,
Nie będzie dzisiaj. Najtrudniejsze zadanie na tej kurwa dzisiaj nie, sesji. Dzisiaj nie będzie smoków ani takich rzeczy. Po prostu nie. Będziemy uczyć się lutować. Gotuj z zaszanem. Gotuj z Rubenem. Najlepszy. U Karu nie martw się, jeżeli ryby mu nie wyjdą. Widziałam gdzieś tam boczek. Bardzo agresywnie zjadam jabłko. Całe. Pestki też? Tak. Zostawiam tylko szypułkę. Tylko nie, właśnie ogonek tylko zostawiam. Okej. Twardy syn. Ja wyjmuję te ryby. Mhm. I zaczynam kosztować. Tak od razu? Takie gorące? No nie, no jak już ostygną. No to ty strasznie wybiegasz do przodu. Ja nie wiem, co będzie za 5 minut. Może wioskę zaatakują, nie wiem, no, marmoladowe ludziki, no. Poczekaj chwilę. No, zdejmuję je. Jak oparzyłeś szukam... się w język! Nie! Okej, okay, szukam... Brak przewagi do mówienia. No, i próbowania rzeczy. Okej, okay, szukam jakiejś miski albo talerza drewnianego, na który mogę je przełożyć. Widzisz małe mrówki, które wyniosły talerze. Uciekają z nimi. Odprowadź! I wybiegają. Nie, dobra, to już przesada. Oczywiście talerze i miski są w twoim otoczeniu. No to rozkładam 4 talerze, a do miski wkładam te ryby, żeby każdy mógł sobie wziąć. Do miski czy do talerza? Do miski. Talerze rozkładam, żeby każdy miał dla siebie własny. A, czyli 4 ryby wsadzasz do miski. Ale talerze rozkładasz, żeby ktoś sobie nałożył. Rozumiem. Dokładnie. Więcej brudzenia. Ale przystojniej. Tym po... Przystojniej! Przystojniej, no. Przystojniej. Przystojnie te ryby. No, każdy wie, że Ruben pochodzi z dziwnych stron. Nie wiemy, co się dzieje na wyspach. Nie doszliśmy do tego momentu jeszcze. Nie wiemy. W tym pomieszczeniu, w którym jesteśmy, jest cieplej niż na dworze? Zdecydowanie. Ciągam czapkę. I chowam ją do torby. Łysy. Tak. Jak jajo. Ty nie lubisz jaj. Właśnie. To się cieszysz. Ja w takim razie zjadłem to jabłko. Widzę, że są te ryby. Czy jest coś takiego, jakiś chleb albo... Jest taki dodatek? Ale jest mąka. I na, dobra. I powiem, że jest coś białego. Takiego, takie kryształki malusieńkie. Widzisz, że jest takie, wiesz, metalowe pakowanie, w którym znajduje się jakieś takie malusieńkie, drobniutkie kryształiki. Takie jak sól, ale trochę inna. I się tak... Kładam palec. Wyciągam trochę, jakby. Mhm. Czujesz, że jest słodkie. Słodkie, słodziutkie bardzo. Dobre. Dobra. Nie, bo nie ma to czego tu użyć. Okej, okay, zostawiam to, będę o tym pamiętał, że tam to stoi. Ale te ryby pachną dziwnie. Jakoś tak słodko-słono, bardzo mocno. Słodko-kwaśne. Dobra, trzeba pójść w jedną stronę, jakby nie może być a i słony, i słodkie. Biorę ten po prostu cukier i dodaję do tej ryby, żeby było to jednak słodkie. W którąś stronę trzeba iść? Czy ja mógłbym, jedząc rybę, rzucić na smak? Ja biorę jabłko i Nel, mógłbym pożyczyć nóż? Tylko do papieru. Aj. Ale tutaj w pomieszczeniu są noże. Biorę jeden. Pnę jabłko na takie małe kawałki, tak trochę dodaję je sobie do ryby. Brzydliwe. Ja też jem tą rybę. Ja chcę jej spróbować na początek. Dobrze, rzućcie sobie wszyscy 2D20. Czyli... Z brakiem przewagi. Minusem? Nie, 4. Po prostu z brakiem przewagi. 4. 5. 17. 8. Wiesz co, Ruwan, dodanie tego płynnego miodu było naprawdę dobrym pomysłem. A z jabłkami? Ciekawa kombinacja. Kwestionuję ten pomysł. Ukaruję od gorsze rzeczy.
ale ja też lepsze. O wiele lepsze. Lloyd, jak chcesz, mogę ci oddać moją rybę. Następnym razem zapamiętasz. Jak tam patrzycie, to jest jeszcze worek ziemniaków. O. Mówiłeś, że tam gdzieś był boczek, prawda? Tak, tak. Ja zjadam wszystkie te ryby. Oh, wszystkie wyczyszczasz? A, nie, no ja też zjadam do końca, mimo wszystko. Ja sobie podsmażam boczek na jakiś... tak, podsmażam sobie boczek. Sam boczek? Tak, wystarczy mi sam boczek. To będzie go bardzo mało. Czy jest jakiś nożyk? Poczekaj. Przecież mówiłem Lloydowi, że jest pełno noży w tym... ale tego boczku jest naprawdę mało. To wezmę sobie, dogotuję do tego 4 ziemniaki, bo mówisz, że był garnek, to zużyję resztę wody. A w czym dogotujesz? Ale zużyliście już całą wodę, na koniec. Już tak. Ale... tak. Dobra, to inaczej. No, zużyliśmy wodę, ale to inaczej. Ja mam coś ciekawego w dużej torbie. Coś do jedzenia. Było fantastycznie. Wypchaj się tym miodem. Okej, okay, Ruven otwiera słoik i zaczyna palcem jeść ten miód. Ukaru chciałby nadmienić, że ten wariat, co gadał o drzewach, mówił, żeby nie wierzyć temu kapłanowi. Może zatruł rybę. A teraz nas gości. To jest bardzo dobre, jest bardzo dobra. Słuchaj, ciebie już pies ugryzł w tym mieście, może się zaraziłeś. Może na ciebie to już nie działa. Nel, mnie też obrażasz poprzez to. A dostałem maść na tą ranę, wszystko już jest w porządku. Patrzycie na jego ręka cała jest zielona. To nie wygląda, jakby było w porządku. O, chyba nie powinien być taki kolor. I on tam tą ręką cały czas dotykał różnych rzeczy w kuchni. Tam majstrował przy rybie i w ogóle pomagał. To dobrze, że jej nie zjadłam. Ja ją zjadłem. Ja idę spać. No Karo idzie spać. Ja do boczku po prostu pokroję sobie ziemniaki w takie cienkie plastry i po prostu je dodam. Nie, no. Co? Na patelnię, no. No tak, no na patelnię. Z tym boczkiem. Zjem sobie po prostu. Ale oleju dodaj. Dobrze. Obieram najpierw ziemniaki. Gotuj za szanem. Dobrze, rzuć na zwinne dłonie, jak dobrze obierasz. Boże jedyny. O, 19? 24. Nie, 24. Kroisz tak bardzo cieniutkie, ładne plasterki. Coś z tego, o, takie chrupkie się robią te ziemniaki. Tak na tym tłuszczyku ładnie pachną. Może tak posolić je, albo jakieś zioła dodać? Dałaś, żeby się zaczęły trochę smażyć, potem trochę później dodałaś boczku, jakiś rozmaryn. Trochę je posolę. A Lloyd tam cały czas zjada te ryby i ta ręka wygląda dziwnie. Już tak patrzycie. Ja chciałabym zjeść daleko od niego. W sensie, jak sobie już nałożę swój posiłek, mogę nawet usiąść na podłodze, bylebym nie jadła przy nim. Jesteście bardzo śpiący. Ukaru, a ty tak się nie najadłeś tą rybą. Coś byś jeszcze wsunął. Jedna ryba. Ile na patelnię? Ona się nawet na patelnię skurczyła. Ile na patelnię się zmieści tych ryb naraz? Czego się zmieści? Ryby naraz. No, tak 4, ale to trochę wystają. Nelia. To podjadam od Nel ziemniaki. To ja już zrobię po prostu... Tak tylko ręka sięga do talerza i... No daję mu trochę. To Ruven po prostu... Takich cienkich ziemniaków jeszcze nie jadłeś, może zrzuć sobie. Proszę? Rzuć sobie na ziemniaki. Na ziemniaki? No, po prostu tak. Za 20? I plus 3 powiedzmy. O, ja też sobie rzucę. 21? Takie chrupkie ziemniaki. Nigdy nie jadłeś chrupkich ziemniaków. O wiele lepsze niż ta ryba. Chrupkie. Słyszę to. Niemożliwe. Ruben oprawi, czyli ofiletuje jeszcze kolejne 4 ryby i zrobi je po prostu takie posypane solą, najzwyklejsze. Jeszcze może doda majeranku. Ważne, że Lloydowi smakowało. Bo Lloyd lubi na słodko. Ja też. To nie ja codziennie w stolicy jadłem na śniadanie na słodko. Przychodzimy do karczmy,
a Ruwen przychodzi. Ja poproszę na słodko, na leśniki, na śniadanie. To w sumie prawda. Ma rację. Zawsze treściwe śniadanie to jest takie chłopskie śniadanie. Dobre. Chcecie spróbować po jednym plasterku? Obrałam 4 ziemniaki, to chyba za dużo dla mnie. Ja tam wyjadam jej cały czas po prostu te ziemniaki. Zostawcie dla mnie choć jednego. Ja sobie podaję mu jednego. Lloydowi też podaję jednego i sobie tak pojadam. Raz ziemniak, raz boczek. Raz ziemniak, raz boczek. Dobra, to ja rzucę sobie na tego ziemniaka. Zobaczymy, czy Ruwenowi też plus 3? Mhm. 9. Może być. Za mało egzotyczne. Za mało słodkie. Nie tak jak ta ryba, ale i tak dobre. Jesteście dziwni. Dla mnie to wy jesteście dziwni. Dobre, skomplementowałem, że dobre. No dobrze, jesteście bardzo, bardzo śpiący. Dużo się dzisiaj działo, więc trzeba odpocząć w końcu. Poszukamy łóżek. Tak. Na górze. Ale... Nie są to oddzielne pokoje, po prostu są rozstawione łóżka na górze z paroma szafkami. Widać, że tutaj prawdopodobnie kiedyś mnisi się kształcili. Kapłani. Ale teraz już nie. To zdejmę swoją okrwawioną koszulę i będę spał bez niej. I oczywiście bez zbroi. Trochę zimno. No. A to są jakieś koce, narzuty? Coś? Tak, są takie wełniane. To pod nią będzie ciepło. U Karu śpi na waleta. Ale zimno jest. No to się przykryje, no przecież nie śpię nago, w sensie tylko nago, ale się przykryje. Dobrze. Założę czapkę, żeby mi nie było zimno w głowę. Ja ściągam tylko po... Najwięcej ciepła ucieka przez głowę. Przez stopy. Zdecydujcie się. Ściągam tylko buty. Kładę się w dwóch płaszczach. Idę spać. Też się kładę, wcześniej modląc się do Aszy. Też zdejmuję tylko buty. No dobrze. Zatem czas zakończyć ten dzień. Wstaje nowy. Jako pierwszy wstaje Ukaru. Ukaru, tak drapiesz się po brodzie, nie wypatrzysz. Dużo włosów. Znaczy, ale moich, nie? No tak. Długą brodę masz. Ukaru będzie miał ciepło w twarz. Taką z 6 centymetrów. To się tak bardzo urosło przez noc? Mhm. Czy to jest normalne? Nie. To dziwne. Może Matka Ziemia chciała, żeby u Karu było ciepło w twarz. Ona wstaje. Czy gdzie indziej na moim ciele też jest nadmierny porost włosów? Nie. Okej. Obracasz się w stronę Ruwena. Przepraszam, w stronę Lloyda. Widzisz, że Lloyd ma długie, zakręcone wąsy i brodę taką kozią. Jakoś się przyglądam. Chyba nie Lloyd. Biorę moją broń. Lloyd, otwierasz oczy. Patrz, a tu Karol z długą, czarną brodą. I tak widzisz miecz wycelowany w swoje gardło. Mów, co zrobiłeś z Lloydem? Karu, coś ty... Widać, że dużo brody masz. Co ci się stało w twarz? Nie dość, że zrobiłeś coś Oseskowi, też obrażasz twarz Ukaru. Chodzi o brodę, to ja, Lloyd. Słyszycie te krzyki i też się budzicie. Przypomnę, że Ukaru jest nago. Karu! Kobietę jeszcze rano tak, ale ciebie? Zasłaniacie się tak ręką i tak
dotykacie swoich brwi, takie strasznie długie. Wen. Co jest? Masz jedno. 10 centymetrów. Nie, nie, nie. One się nie złączyły, one się wydłużyły, ale one odstają od ich twarzy, tak na boki. Ja chcę dotknąć swojego warkocza. Czy z nim wszystko w porządku? Tak, właściwie to urósł. Jak bardzo? Z 10 centymetrów. A co z moimi włosami? Też. Co z moimi włosami? I rzęsy elfom urosły też, tak z 3 centymetry. Z moimi włosami, byłem na łysogo. Patrz na Ruwena. A sprawdzałeś pod czapką? Aha, no tak, bo ma czapkę, ściągam czapkę. No i tutaj takiego bubci wyrósł, brązowe włosy. Jestem ogolony na pieczarkę. Tak wyglądasz trochę, tak ci urosły. Możemy... Powiedzcie, że ktoś ma brzytwę, błagam. Były noże w kuchni. U Karu ma miecz. Patrzycie, że Lloyd też ma tą brodę. Znaczy ma taką brudkę i wąsy. A u Karu po prostu jest cały zarośnięty. Nasary Lama, u Karu. To. Jesteś cały zarośnięty. U Karu widzi. Czujesz, że masz włosy po prostu. Masz fryzurę jako sesek. O, matko ziemia. Czemu tak pokarałaś u Karu? Ja chcę sprawdzić, czy wszystkie moje rzeczy są. Jak taka pieczarka. U Karu rzuć na intuicję. 6. 6. Zaczynasz się zastanawiać nad słowami tego kapłana Elrata z wczoraj. Światło w tobie. I w ogóle? Może stajesz się człowiekiem? To by dużo tłumaczyło. Biegam szybko na dół. Ja tak sobie, cały czas nago. A tam kapłan smaży sobie jajka. Zasłania się. Panie, łupiesz się. Nie zasłaniaj, tak za dużo, żeby zasłonić. Biorę stół i próbuję go podnieść. Jeśli, albo coś takiego ciężkiego próbuję podnieść. Zrzucasz stamtąd widelce. Proszę się ubrać. Moment. Podnosisz? Nie, spokojnie. Dobra. Patrzę na Shodaya, czy jest taki długość, jaki był. Tak. Dobra. Zarósł jeszcze bardziej. Mówi tak zamyślony. Dwoma palcami zakręca tego wąsa sobie. Tu się mógł stać. Tak, jestem tylko od tego kapłana. Mówię pod nosem. Nie jest jeszcze tak źle. To pewnie chwilowa słabość. Nie, Kapłan. Dlaczego u Karu zarośnięty? Nie wiem. Osesek też ma na twarzy. Pożal się Boże. Kto, przepraszam? Pożal się Matko Ziemio. Jakieś włosy. Kto jest Osesek? No, Osesek. Ten blond taki. Chuchro takie. Przepraszam, nie rozumiem, o kim mówisz. No Lloyd, no. Kto to jest Lloyd? Ten kapłan. No ten klecha, no. Nie wiem. Czemu elfy mają długie te brwi? Nie wiem. Nie wiem, bo są inne. Patrzę na niego, czy jemu jakoś nie wydłużyły się te włosy. Nie. Wygląda całkiem tak samo jak wczoraj. Ucharu i drużyna z jakiegoś powodu mają o wiele dłuższe włosy niż mieli wczoraj. Proszę. Proszę pana. Proszę się ubrać. U nas się nie biega. W taki sposób. Mogę pożyczyć szaty. Ucharu ma szaty. Po prostu. Ma brzytwę. Dobra, co się na górze dzieje? Ruben się panicznie ubiera i szuka, czy wszystkie jego rzeczy są na miejscu. Jak najbardziej. I krzyczę, u Karu, brzytwa, proszę. Lloyd. Tak, Lloyd. Albo, Dobrze, Lloyd, rzuć na intuicję. Dziesięć. Może tak wygląda dorastanie? No, nie wiemy tego. Podchodzę i przyglądam się Lloydowi. Przyglądam się jego twarzy. Trochę go ciągnę za brodę. To boli.
Ładną ma tą brodę taką. Prawdziwe włosy. No właśnie wygląda jak prawdziwe. Ale widzisz te odstające brwi u Nel, takie strzeliste. Wyglądasz, jakbyś była bardzo wkurzona przez te brwi. Ty wyglądasz dorośle. Ty może je sobie zostawię? Może mnie przestanie nazywać oseskiem? Wątpię. Podchodzę do Ruvena. Ciągnę go za brew. Zostaw! Ała! Nel! Prawdziwa. Nie dość, że wyglądam jak od siedmiu boleści, to... Ale ty nie wiesz, jak wyglądasz. Działem swoją warkocz. Wiem, że wyglądam obrzydliwie. Masz dłuższe włosy? Niestety. Ukaru, no podaj tą... Ja bym się tym pomartwiła i znowu go ciągnę za brew. Nel, proszę cię. Słyszycie, że Ukaru się tam wypytuje cały czas kogoś na dole, stojąc cały czas nago. Schodzę na dół i klepę go w ramię. A nie masz tą brzytwę, czy nie? Proszę dać mi poszukać. Może jakąś odnajdę. Byłbym bardzo wdzięczny. Wiem, o co chodzi. Chyba wiem, o co chodzi. O co? Właściwie to krzyczę do Lloyda, bo reszta poszła na dół. Lloyd! Chodzi. Smarowaliśmy się tym na porost włosów. Znaczy, nie wiem, czy to było na porost, ale tym kremikiem. O! Kremik! No jasne. To jest cenna sprawa. Myślisz, że to od tego? Na to wygląda, zobacz. Jest coś napisane w środku. Jakby, jak jest to wieko, to w środku tego wieka jest coś napisane, ale nie w językach, które wy znacie, wasza dwójka. Nie wygląda jak jak ludzki, orkiński albo pierwotny. Nie wygląda też na elficki, ani język demonów, ani język mrocznych elfów. Znasz mrocznych elfów? Podstawy. Jest bardzo podobny do naszego. Dobra, idę na górę się ubrać. Dobrze. Ja już ubrany na dole czekam na tego kapłana, czy brzytwę przyniesie. Nel, zasłuchaj. On sobie śniadanie robi. Miał przynieść. A co on jest twoim psem, żeby ci przynieść? Ale powiedział, że poszuka. Tak, powiedział, że poszuka. To wracam na górę. Ukaru, wiem, o co chodzi. Nel, zasłoń oczy. Nie teraz, wiem, o co chodzi. Ten krem. Jaki krem? Podaję ten krem z tym wieczkiem od wąsów. Ten krem. Smarowaliśmy się nim. Ukaru nie zapomniał. Ale Ukaru nie smarował się po głowie. Tylko po brodzie. Ja się w ogóle nie smarowałam. Poszło doju też się nie smarował. Ja się w ogóle nie smarowałam. A mi też urosły. Więc może to nie krem? A może krem jak grzyb? Jest... Ruven, ty nadal będziesz stał na dole? Nie, wracam na górę. Okej. No to jak widzisz, że oni dywagują nad tym pudełkiem, to widzisz, że ten napis jest po krasnoludzku. Okej, okay. Co na nim? Czy jestem w stanie rozpoznać chociaż pojedyncze słówka? Rzuć proszę na wiedzę. Dobrze. 20 razem. Pasta na perfekcyjną brodę. Nie stosować u innych ras niż krasnoludy. Już rozumiem. Czemu nie przeczytałem tego od razu? No właśnie! A co właśnie? To dobre pytanie. Co tam jest napisane? Pasta na idealną brodę nie stosować u innych ras niż krasnoludy. Moja broda całkiem się... Biorę to moje lusterko, patrzę. No ten wąsik całkiem... Potężny wąs i brudka. Ten wąsik nawet niczego sobie. Nie wiem, czemu przyjeździć wskazanie. Brzytwę? Ukaru nie ma brzytwy. Ma miecz.
Mieczem się nie ostrzyga. Wystarczyłyby nawet nożyce. Ukaru to nie owca. Ale chodzi mi o moje brwi, no zobacz na nie. Nie smarowałam się nawet tym kremem. Niech Nel popatrzy na Shodoya, ledwo co go widać. Ale w sumie chwila. Nie, niech Nel nie patrzy. Ubrałeś się. No teraz tak. Może wystarczyło, że go dotknęłam, żeby posmarować Ruvenowi brwi. Możliwe. Ale żeby z palca zadziałało na brwi? Krasnoludy są dziwne. Zobacz, u Karu zadziałało na całe ciało, a posmarował tylko brodę. Podoj. Jeszcze tam z jednego brzegu Ruvenie tak przecierasz troszeczkę i napisane jest również krasnoludy są najlepsze. No tak, co innego mogli napisać? A czy nikt z drużyny nie tykał przypadkiem Shodoya? Nie. W sensie nie. Zwierzę. Nie wiem. Właśnie chciałem się dopytać. Karu idzie sprawdzić do Shodoya, czy wszystko z nim dobrze. Jaki mamy plan na dzisiaj? Obciąć moje brwi. Potem. Moje też. A potem... A właśnie, dalej wam nie opowiedziałam. Ale to jak u Karu wróci, bo znowu musiał gdzieś pójść. To może opowiedzcie mi to, co u Karu już wie. Słyszycie znowu takie... Gdzie jest zapas moich ryb? Gdzie jest mój tłuszcz? Chyba... Sprawdzę, co z koniami. I schodzę na dół, wychodzę na dwór. Nel, to może opowiesz mi to, wszystko, okay. To, co oni już wiedzą. Żebym był na bieżąco. Dobra. To, co oni już wiedzą, no to porozmawialiśmy z tym kapłanem Timotim. Tym blondynem. Chyba z nim rozmawiałeś, nie wiem. Bo tak. Było paru kapłanów. Poprosiliśmy go o dostęp do jakichś zapisków, bo chcieliśmy po prostu zebrać informacje na temat tego ducha. Nie... Dostaliśmy jedynie wiersz, który napisała kapłanka. Usłyszeliśmy o jej tragicznej historii. Mówię skrótowo, bo nie mamy za dużo czasu, pewnie będą chcieli ruszać. Więc szczegółowo opowiem w drodze. Dowiedzieliśmy się o jej dramatycznej historii i... Właśnie, dziś mamy jej pogrzeb. Pytanie, która godzina? Miał być w południe. Albo po południu. Przykro to słyszeć. Została skrzywdzona przez ludzi z okolicy. Przez tych całych... z rezydencji La Segadory? O dziwo to już po śmierci, ale za życia skrzywdzili ją wieśniacy, z tego co zrozumiałam. Została zgwałcona, a potem popełniła samobójstwo. Skoczyła do studni. Takich rozmawiałam z jej duszą. I właśnie o tym chcę wam opowiedzieć. Bo ona za życia obserwowała tego ducha. Jakiego ducha? Tego, którego mamy się pozbyć. Aha. Tego, co nie zna swojego imienia. Tak, tego, co szuka swojej chorągwi. Wy tutaj wróciliście, więc... Ruven przepisał jej wiersz, więc jeżeli ci da, to możesz go przeczytać. No, mogę dać. No i otwieram swój notatnik i podaję Lloydowi na stronie, na której jest zapisany wiersz. Ja mam tylko pytanie. Ruven, ty zawsze zapisujesz swoje notatki w powszechnym? Tak. To jest mój główny język, więc... Tonel pisze po elficku. Teoretycznie Ukaru w ogóle nie pisze. Nawet po orkijsku? No nie umie pisać. Po orkijsku? No jakieś ślaczki pewnie są po orkijsku. Pewnie tak. No to widzisz ten wiersz. Rycerz bez chorągwi. Rycerz znakomity. To piękny wiersz. Ale... Jest w nim coś takiego... Smutnego. To prawda.
Może opowiedz mi teraz, Lloydowi, co się stało, kiedy się rozdzieliliśmy. Możesz też od razu wspomnieć o tym, co chciałaś. Tak więc weszłam do studni, bo właśnie tam wskoczyła, kiedy popełniała samobójstwo. Tak umarła. Znalazłam jej szczątki, a przy okazji znalazłam jej duszę, choć było to coś dziwnego, to było bardziej jak wspomnienie. Nie była zbyt obecna. Dowiedziałam się, wydaje mi się, istotnych informacji na temat ducha, którego szukamy. Mówiła, że zakuka miecza i obrony. Mówiła też, że jego chorągwia była... W sensie gdzieś wysoko? O tym pomyślałam, ale... Pamiętam, że... Musisz zrozumieć, Ruwenie, nie dało się z nią za bardzo przeprowadzić rozmowy. Mówiła, że jest jej zimno, choć nie czuje chłodu, że chce trafić do Elrata. Że tam, gdzie jest, nie ma światła. Wspominała też o Czarnym Zamku. Wydawało mi się, że chodzi o właśnie miejsce zamieszkania Lasegadory. Mówiła, że jest zły, że przychodzili do niej ludzie, bladzi i chudzi. Do niej w sensie, jak już umarła? Tak to brzmiało. Może ten rycerz, skoro mówi, że rozmawia z wiatrem, może był wyznawcą Ojca Niebo za życia. A właśnie, i wspomniałam, nazwałam go przy niej Czarnym Rycerzem, a ona powiedziała, że ten rycerz nie był Czarnym Rycerzem. I powiedziała też, że Czarni Rycerze nie byli kiedyś źli. Czyli nie był najemnikiem. Ale chodzi o całą tą mroczną straż, tak? Wichrowe ostrze. Tak mi się wydaje. Jak mówię, ciężko było z nią rozmawiać. Czyli drużyna musi znaleźć miecz i tarczę tego rycerza i jego ciało, które jest zakopane pod płotem? Może trzeba dać mu godny pochówek. I chorągwie gdzieś wysoko. Ukaru się martwi, ale pewnie o terenach tutaj, że najwięcej wie ten starzec. I Czabut. Ja chcę sprawdzić godzinę. Na zegarku. 11:12. Okej, nakręcam go i chowam. Za chwilę wybije południe. Możemy się zatem wybrać na pogrzeb. O ile chcecie. Myślę, że powinniśmy. Tak uważam przynajmniej. Jeżeli nie chcesz, Ruwenie, możesz iść do Inchabuta, my z Ukaru i Lloydem pójdziemy na pogrzeb. Kusząca propozycja, chociaż najpierw bym się przystrzygł. Ukaru woli być przy pożegnaniu duszy. Może coś jeszcze powie. Trzeba jakoś wyglądać na pożegnaniu. Ukaru założy czapkę. Masz teraz taką grzywkę? Mam pieczarkę na głowie. No tak. Ukaru zakłada tą czapkę. Tak bez urazy, Ukaru, ale wyglądałeś trochę jakbyś się przycinał przy garnku. Tak. Nie odzywaj się. Co? Nie odzywaj się. Nie no, to może być stylowe. Kiedyś modne. No dobrze, co robicie? Zbieramy się. Zbieramy się. Jesteście zebrani. I idziemy na pogrzeb, albo zapytać się, gdzie jest ten pogrzeb? Tak. No to jest tylko ta dwójka kapłanów z wami. Udamy się na plac po prostu od cmentarza. Mamy jedno miejsce. Ukaru nie wie, czy pójście na cmentarz to najlepszy pomysł, ale niech będzie. Czy odnawił nam się punkt życia? Oczywiście, że tak. A jak z tą brzytwą? Oj, Ruwen, daj spokój. No. Przepraszam, mieliśmy inne rzeczy na głowie. Oczywiście, to zrozumiałe. A jeśli jeszcze mogę zapytać, dusza Henriety, dobrze pamiętam? Zgadza się. Wspomniała również o innej kapłance. Ach.
Czy mogłabym wiedzieć, o kogo chodzi? Nie teraz. Naturalnie. Może w innych okolicznościach. Oczywiście. Mają małą trumnę z krzyżem Enerata na sobie. Idziecie wszyscy? Mhm. Dobrze. Zdziwili się troszeczkę na waszą zmianę owłosienia. Chowają ją w ziemi. Jak wygląda ceremonia? Mówię coś nad kołem. Delikatnie na sznurach znoszą trumnę. Trzymając się ręką w miejscu, gdzie powinno być serce, mówią razem. Najstarszy mój ojcze, przemierzę mrok, gdzie się roznosi. Tam ja go rozproszę. Gdzie niesprawiedliwość się jawi, tam ja ją przywrócić mam. Gdzie zło kiełkuje, tam ja je wyplemię. By mym słonecznym krzyżem blaski męstwo przywrócić. Twe imię niech dźwięczy w uszach całej tej krainy. Żegnaj, Henrietto. Nasza przyjaciółko i służko Alerata. Niech niebiosa i anioły przyjmą cię w swoje szeregi. Są smutni. Widać po ich twarzach, że nie jest to dla nich łatwe. Widać po nich, że są ostatnimi osobami, które ustały się w tym przeklętym mieście, które jeszcze coś próbują. Tak? Ja chciałbym popatrzeć na tego blond kapłana i zobaczyć, czy ten jego smutek jest naprawdę prawdziwy, bo jednak gdzieś nadal... Proszę? Jest prawdziwy. Okej, okay, dobra. I niech światło Elrata cię w końcu ogrzeje. Niech dostąpi światłości, której tak pragnęła. Ja tylko kiwnę głową. Ja postąpię tak samo jak u Karu. Duchy są spokojne. Jeśli trzeba na przykład pomóc w zakopaniu jej czy coś, no to pomagam. Mhm. Jest szpadel z ziemią i oni to robią. A. Jeżeli chcesz, możesz pomóc też wziąć szpadel. No, jeśli mają, to jasne. Mhm. Płytę nagrobkową przygotujemy najszybciej jak się da, ale chcieliśmy ją pochować. Może to uwolni jej duszę. Miejmy nadzieję. Miejmy chociaż nadzieję, że już jej nie będzie zimno. I że zazna światłości Elrata. Długo na nią czekała. Dziękuję wam bardzo za pomoc. Nikt nie odwiedza tego miejsca, szczerze mówiąc. Cieszę się, że mogliśmy pomóc. Mam nadzieję, że wasza droga będzie taka, jakiej prawdziwie chcecie. Dziękujemy. Naprawdę. Kłaniam się do niego. Ja kiwam głową. Życzymy, żeby to miejsce stało się takie, jakie naprawdę chcecie. Czas pokaże. Może nie w tym pokoleniu, a może w następnym. Ludzie potrafią się zmieniać. Wierzę, że dacie radę. Drużyna musi ruszać. Ma jeszcze jedną rzecz do załatwienia. To nie koniec pracy. Jeszcze jeden duch potrzebuje pomocy. I ja się kieruję w stronę Shadoya. Jeśli już tam pomogliśmy ze wszystkim. Rzucam jeszcze smutne spojrzenie na świeży grób
też się odwracam i idę w stronę wierzchowców. Ja ostatni raz też kiwam bardziej powolnie głową i odchodzę za moimi towarzyszami. Oni jeszcze pozostają przy grobie. Wygląda na to, że spędzą tutaj trochę czasu. Modlą się. O to, żeby jej dusza trafiła do nieba. Nieba. Koncept dla was absolutnie nieznany. Żadne z was nie ma pojęcia o tym, czym jest niebo. Każda wasza religia mówi o pójściu w zupełnie inne miejsce po śmierci. Wróci przed oblicze Aszy i dostąpi nowego życia, mam nadzieję. Na pewno tak będzie. Gdzie się teraz udajemy? Na pole bitwy. Chyba, że... A nie lepiej najpierw spytać Ichabuta, czy są tu jakieś wysokie miejsca? Myślę, że zauważymy. Też racja. Można też trzymać, jakby patrzeć za jakimś płotem. Wiesz, Ukharu, ten płot mógł być już dawno temu zburzony, patrząc na stan tego miasta. Warto i tak patrzeć. To racja. Może coś się stało. Ja wsiadam na Shodoya i jadę na Shodoya. Mamy przybliżony wiek tego ducha? Wiem. Przepraszam, dokąd jedziesz na Shodoya? Na plac? Znaczy na... No, rozumiem, że jedziemy na pole bitwy. Tak. Bojowisko. Na pobojowisko. Więc wyruszam tam na Shodoya. Ja na górze. Ja idę normalnie. Lloydowi oddaję ogórka. Nie jedziesz z nikim? Właściwie... Może najpierw poszukajmy ciała. Masz jakieś podejrzenia, gdzie może być? Można się podzielić zawsze. Możemy. Po dwóch. Nie mam zbytnio podejrzeń. Nie wiem do końca, o jakim płocie mówiła i szczerze wątpiłam, że mi powie. Niewiele pamiętała. Ale i tak bardzo pomogło. Prawda. Pochowany był dawno temu, więc... Mówiła, że był pochowany jak pies pod płotem. Mogła być przenośnia. Bez honoru. Nie sądzę, że była to przenośnia. Znaczy, przenośnia prawdopodobnie była z psem, ale mógł być faktycznie pod pochowany. Płotem właśnie też mi się wydaje, że dosłownie. Czy stąd jesteśmy w stanie zobaczyć tą posiadłość? Ona jest otoczona płotem? Ona jest otoczona... Znaczy, cmentarz był otoczony płotem, a sama posiadłość otoczona żelaznymi murami. Okej, to raczej nie o to chodziło. Swoją drogą chyba zanosi się na deszcz, bo słychać jakieś grzmoty po prostu gdzieś z chmur. Chciałabym założyć mój płaszcz przeciwdeszczowy. Ja również... Ja pewnie nawet swojego nie zdejmowałem, więc... Po prostu zakładam kaptur. Wiesz, co powinienem sprawić? Taki płaszcz. Dobry na deszcz. Specjalnie taki kupiłam. Chociaż mogłam jeszcze taki chroniący przed zimnem. Ale walnęło. Sztorm nadchodzi. Sztorm? Na lądzie. Czym jest sztorm? Taka... Burza, ale na wodzie i bardziej śmiertelna. Czyli znasz słowo burza, ale i tak użyłeś słowa sztorm.
wiedząc, że żadne z nas nie wie, co to sztorm. Dobrze, Ruwenie, zapamiętam to. Czy to jest groźba? Odbierz to jak chcesz. To zabrzmiało dla ciebie jak groźba? Odchodzi burza. Elfy inaczej czytają słowa. Bardziej poetycko. Lloydzie, czy wiesz, co to jest? O co chodziło z powrotem do nieba tym kapłanom? Do Ojca Niebo. Wygląda na to, że ich rozumienie życia po śmierci jest zupełnie inne. No tak a propos, skoro już jesteśmy w tym temacie, gdzie wy idziecie po śmierci? Na łono Matki Ziemi, albo Ojca Niebo. Zależy, kto bardziej, czy wojownik, czy szaman. Ja się spotykam z Aszą i moja dusza oczyszczona rodzi się w innym ciele. Ci nie dość, że Ostasek ma jedno życie, to jeszcze później raz się będzie rodził. Pamiętając nic z poprzedniego. Moim zdaniem to jest prawdziwa śmierć. Zapomnienie. Jakbyście stracili pamięć o wszystkim, co mielibyście wcześniej, bylibyście cały czas tą samą osobą? Widzisz, że Nel się czuje strasznie niekomfortowo na twoje słowa. Nie podoba jej się to, o czym mówisz. Kompletnie. Ruwen po prostu niby odbiera te twoje słowa, ale trochę wpadają jednym uchem, a drugim wylatują. Nel po prostu wygląda przestraszoną, jak o tym mówisz. Ucharu nawet jakby to powiewa większość opinii oprócz jego, jeśli chodzi o śmierć. No. A Szaladini? Przepraszam, Ucharu, dokończ. Szaladini, co? Jak... Co się dzieje z Szaladinami po śmierci? Trochę zsypywane są do morza. Ale gdzie idziecie? Chodzi o duszę. O istoty, tym kim jest, tego kim jesteś. Skąd mam wiedzieć? Jak widzicie, jeszcze stąpam po ziemi. Zdrowy. Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. Ciekawe. Średnio mamy czas na takie rozmyślunki. Nie no, jedziemy przecież. Mam na myśli my, Szaladini, na morzu. Wolimy prostsze rozmowy. Przynajmniej w większości. A może... Czy cmentarz nie miał płotu? Może by ten płot na cmentarzu sprawdzić? Chciałeś przekopać wszystko wokół płotu? No, nie, Lloydzie, gdzie tam? Popatrzeć, czy nie ma jakichś wyżłobień, górek małych, czegoś, co by pokazywało, że tam ktoś kiedyś kopał. Ucharu ma teoria. Nel, rzuć na intuicję. 10. Wystarczy. Duch mówił o wietrze. Duch mówił o wietrze. Ucharu właśnie miał teorię, chciał powiedzieć o wietrze, ale nie wie, czy to dobra teoria. Nie zna się na tych całych smokach. Ale Ucharu miał teorię, że może ten rycerz był wyznawcą smoka wiatru. I lata. I dlatego został pochowany pod płotem, a nie na cmentarzu, który należał do Elratha, bo był nie tej wiary, więc może go pochowali pod płotem. Właściwie kapłanka mówiła, że również rozmawiał z wiatrem, ale wiatr mu nigdy nie odpowiadał. Idąc... Ale to dalej nie wyjaśnia, który płot. No chyba, że płot cmentarza. Pod cmentarzem. Przejście nie zaszkodzi. Głupie pytanie, ale czy jest to gdzieś wiatrowskaz? Nie. Okej. Chciałem troszeczkę podjechać do Nel.
tak cicho powiedzieć, wybacz za ten temat. Głupio zacząłem. Nie chciałem cię wprowadzić w jakiś zły nastrój czy coś. Nie szkodzi, Lloydzie. Ukaru ma propozycję. Może się podzielić parami. Dwie osoby pójdą na pobojowisko, dwie osoby poszukają płotu. Mamy się rozdzielić, jak... Jak ostatnio przyjeżdżaliśmy koło tego pola bitwy, nas zaatakowali i zbójcy. A tego dwóch najlepszych wojowników może pójść na pole bitwy. Czyli kto? Właśnie oczywiście jest... Ukaru. I? A Ukaru z naszymi dwoma najlepszymi wojownikami. Naraz. Rozumiem. Tu jest jeden najlepszy wojownik, a tu jest drugi najlepszy wojownik. I Ukaru pokazuje swoje bicepsy. No. Ukaru i Nel, albo Ukaru i Ruven. Wygrałam pojedynki. Nawet Lloyd był lepszy w pojedynkach niż Ruven. Ale to ty, Nel, zna jakby to, co powiedziała kapłanka. Więc może lepiej szukać płotu. Bo się domyślać. Ukaru by wziął Ruvena. Ze względu na to, że jest bardziej bezużyteczny w szukaniu płotu. Dziękuję, Ukaru. Chyba. Myślisz, żeby Ruven nie znalazł płotu? Wiesz, na pobojowisku może być też trudno znaleźć. W sumie. Do tego Ukaru i Ruven znają się na orężu. A trzeba znaleźć obronę i broń. To prawda. Jeśli znajdziemy jakieś kłopoty z Nel, to po prostu was zawołam. I tak stukam się w głowę. W czoło właściwie. Ukaru wierzył, co sobie głupi, ale nie musi się stukać w głowę. Czemu? Głupi? Akurat takie? Skąd cię to wzięło? Chodziło mi, że no to myślowe. Komunikuję z wami w myślach. A, to nie, to Ukaru lepiej nie. Kontaktuj się z Ruvenem. Jakoś przeżyję. To jest takie nieprzyjemne. Ja sam tego doświadczyłem przecież. Haru później ma koszmary po nocy. Tylko pamiętajmy, duchy wychodzą po zachodzie słońca, więc jak zacznie się ściemniać, zbieramy się w jednym miejscu. Co za ironia. Sobie dobrze radzę z duchami, jeszcze mam kapłana przy sobie, frajerzy. Jedziemy, Lloyd. Idziemy. A my jedziemy na pobojowisko. Dobrze. Na czym? Ty jedziesz na Shodoyu, dobrze, a Ruben? Ruben idzie obok. Nie jadę szybko, po prostu jadę tak. Dobrze. Do was wrócę później. Najpierw wasza dwójka, Nel oraz Lloyd. Chmury wydają się być wyjątkowo grzmiące dzisiejszego dnia. Dawno nie było takich dźwięków słychać. Odkąd podróżujecie razem ze sobą? Nel, mam małą prośbę. Czy tym razem, jak będziemy odpoczywać jakoś krócej, mogłabyś mi pokazać, jak rozpoznawać ślady jakichś zwierząt? Głabym. Gdzie jest, żeby mogło mnie zaprowadzić gdzieś, czy do wody, czy... Jasne, nie ma problemu. Byłbym bardzo wdzięczny. Teraz dużo spędzamy czasu w dziczy i może się to kiedyś przydać. Zwłaszcza jakbym się z wami rozdzieliła. Tak. Nie wiem, dlaczego mi to nie przyszło w ogóle do głowy. Wydaje się taką podstawą naszego przetrwania w dziczy. Trzeba było nauczyć się, jak sobie radzić. Wiem, że to może głupi pomysł, ale pomyślałam, że możemy zapytać kapłanów. Też nie wiem, ile mają lat. Ale może ich dziadkowie chociażby chowali kogoś. Jakby wydaje mi się, że kapłani się na ogół tym zajmują. Właśnie. Może wiedzieliby. Chciałem się zapytać. Wiemy mniej więcej, o jakim przedziale czasu mówimy? Wydaje mi się, że 40 lat. 40 lat. No jak pies, no. Kapłani nie grzebią psów. Bo to właśnie byłby brak szacunku. Nie wiem, warto się zapytać, masz rację. Ale... Nie spodziewam się. Nie jestem pewna, czy to prawda, ale krążyły kiedyś pogłoski, że kapłani Elrata... Znaczy, po prostu chodzi mi o to, że prawdopodobnie, tak jak mówił Karu, duch tego rycerza,
nie wierzył w Elrata, więc dlatego nie jest na cmentarzu. Ale może być pod cmentarzem. No tym bardziej, dlaczego miałby być grzebany przez osoby religijne z przeciwnej wiary? Szacunku? Nie wiem, jak to działa. Nie wiem w ogóle, kto go pogrzebał. Wiadomo, kto go pogrzebał? Nie wiadomo. Nie. Warto się zapytać jakiejś może najstarszej osoby w tym mieście. Jakiejś... Skoro to było 40 lat temu, może ktoś, kto był wtedy dzieckiem, coś wie. Możliwe. Może nawet sami Czabut by wiedział. Jest stary. To prawda. I naprawdę, nie wiem, czy wam to już mówiłem, naprawdę ma dziwną obsesję na drzewach. Mówiłeś. Chodź tak obrad cały czas, trochę pocierając sobie te wąsy, które mu wyrosły. Zatem gdzie się udajecie? Wracacie do Ichabuda? Idziecie do miasta? Czy będziecie tak chodzić dookoła? Chyba do Ichabuda moglibyśmy się udać. Możemy go zapytać, a jak nie, możemy popytać w mieście. To dobry pomysł. Spróbujmy tak. Idziemy do Ichabuda. Dobrze. A my pójdziemy na małą przerwę i wrócimy na trzecią część. Do usłyszenia.